Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie, ja jestem Mondar, a dzisiaj ponownie Five Nights at Freddy's Security Breach. Przeglądając YouTube'a w ostatnim czasie zauważyłem, że w internecie zaczyna narastać pewna dyskusja względem postaci Glamrock Bonniego, a także jego zaginięcia. Na YouTube pojawia się coraz więcej materiałów na ten temat, a sam temat zyskał na dość sporej popularności. Sam nagrałem o tym materiał, więc możesz sprawdzić przed obejrzeniem tego filmu. Oczywiście Bonnie jest tylko jednym nieobecnym z oryginalnej czwórki w tej grze, a drugim jest Foxy. Jak się okazało, wokół postaci Foxy'ego, czy też Glamrock Foxy'ego i jego potencjalnego zaginięcia, które raczej nie miało miejsca, a także wokół faktu, dlaczego to on nie pojawił się w tej grze, dlaczego na jego temat nie ma praktycznie ani jednej wzmianki, dyskusje krążą, w szczególności w społeczności Reddita. Sam wobec tego postanowiłem zająć się tą sprawą i tak naprawdę nie odkryłem zbyt wiele nowego, ale o tym wszystkim, czego się dowiedziałem, opowiem w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przedstawię wam kilka teorii na temat tego, co mogło stać się z Glamrock Foxym, dlaczego go tutaj nie ma oraz co tam u tego ziomeczka słychać. Nim zaczniemy, kochany widzu, nie zapomnij o strzeleniu kciuka w górę pod tym filmem, żeby mógł się on gdzieś tam dalej bardzo fajnie pozycjonować. A także nie zapomnij zostawić suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Tymczasem już nie będę przedłużał, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść tajemnicy zniknięcia Glamrock Foxy'ego, albo tajemnicy jego nieobecności. Aczkolwiek jeszcze nim zaczniemy, przede wszystkim chciałem wam bardzo podziękować za tego Silver Big Huge Boya Gigachada. Chciałbym wam w tym miejscu bardzo za to podziękować, bo gdyby nie wy, to tego wszystkiego by tutaj nie było. Mówię nie tylko o przycisku, ale i o całym kanale i generalnie sobie samym po części. Dziękuję wam z całego serca za to wszystko. Gdyby nie wy, to tego wszystkiego po prostu by nie było. Bardzo dziękuję wam również za to, że pomimo moich licznych niejako pomyłek albo rzeczy, które zrobiłem nie tak, wy cały czas chcecie moje materiały oglądać i sprawia wam przyjemność oglądanie tego, śledzenie tego, co robię. Aż się trochę wzruszyłem. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Raz jeszcze, jest nas już tutaj ponad 115 tysięcy. No, jest to dużo ludzi po prostu. I dziękuję wam wszystkim raz jeszcze bardzo za to, co robicie. Staram się i będę starał się cały czas robić dla was coraz to lepsze rzeczy z każdym kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że widać moje starania i że między innymi ten odcinek będzie niejako ich świadectwem. Także tak, jeszcze raz bardzo serdecznie z całego serca wam dziękuję, a tymczasem przechodzimy do filmu. Sytuacja Glamrock Foxy'ego jest o tyle problematyczna, że na jego temat, w odróżnieniu do sprawy Glamrock Bonniego, na którego temat mieliśmy mnóstwo informacji, tutaj nie mamy praktycznie nic. I w odróżnieniu do jego niebieskawego kolegi, nie mamy tutaj jasnych informacji potwierdzających jego istnienie w Pizzaplexie, istnienie Glamrock Foxy'ego. Tak naprawdę na próżno szukać tutaj informacji sugerujących jego zaginięcie czy coś, albo przynajmniej jakichś wiadomości w Fazwatchu, jak było to w case'ie Glamrock Bonniego. Tutaj nie mamy absolutnie nic i to od razu prowadzi mnie do pewnej konkluzji. Glamrock Foxy tak naprawdę nigdy nie istniał i w Pizzaplexie nigdy przenigdy nie był obecny. Lecz niestety to też nie jest aż taka prosta kwestia z kilku powodów. Przede wszystkim to wcale nie jest tak, że Mega Pizzaplex nie ma absolutnie żadnych odniesień do Foxy'ego, ponieważ takowe tutaj występują. Na przykład znany już wam bardzo dobrze plakat promujący film o Foxym pod tytułem Piracka przygoda kapitana Foxy'ego. Zatem w świecie FNAF-a Foxy cały czas jest obecny, a Fazbear's Entertainment generalnie cały czas stara się gdzieś tam go wpychać lub robić jakieś produkcje z nim związane. Zatem w mojej opinii Foxy naprawdę gdzieś tam istnieje, niemniej jednak nie doczekał się swojej animatronicznej kolejnej wersji. Prawdopodobnie ostatnią wersją Foxy'ego był znany z FPS-a Rockstar Foxy, grający dla odmiany na akordeonie. Niemniej jednak, co niektórzy fani przyjmują troszeczkę inny punkt widzenia na tę sprawę, twierdząc, że Glamrock Foxy może nawet i mógłby istnieć, jednak został zastąpiony przez Roxanne Wolf, przez Roxy. Foxy? No, ja się nie dziwię, że ludzie starają się jakoś połączyć te postaci ze sobą. Nie dość, że jedna to lis, druga to wilk, to dodatkowo ich imiona są bardzo podobne, ale to bardziej szczegół. Ludzie teoretyzują, że Glamrock Foxy faktycznie nigdy nie powstał, tylko został od razu przez nią zastąpiony. W jego miejsce weszła Roxy, a Glamrock Foxy nie istniał nigdy. I wokół tego tematu, jakoby Roxy zastąpiła Foxy'ego, toczą się naprawdę olbrzymie dyskusje na Reddicie. Nawet jeden z redditorów przypuścił, że Foxy faktycznie został odstawiony na bok na rzecz pojawiania się w bardziej kreskówkowych filmach, jednak one nie zarobiły na tyle sporo, zatem Foxy'ego totalnie usunięto w cień, a w jego miejsce wepchnięto Roxanne Wolf.
I myślę, że to na pewno ma całkiem spory sens, tym bardziej jeżeli rzucimy okiem na przeszłość tej serii oraz na fakt, że od samego początku Foxy był gdzieś w cieniu, począwszy od FNAF-a 1, kiedy był totalnie out of order. Przez większość czasu był przysłonięty kurtynami, chyba że wolał sobie pobiegać. W dwójce myślę, że wyglądało to trochę podobnie, ale też nie do końca. Przez pewien czas był nawet oskarżany, jakoby miał być głównym sprawcą The Bite of 87. W trójce Foxy był. W czwórce również po prostu był, aczkolwiek zebrał ku sobie trochę więcej uwagi ze względu na maskę Michaela Aftona. Sister Location pojawił się i miał nawet całkiem ciekawy występ, a w FPS-ie to wiadomo. Tak więc wielu ludzi łączy to w taki sposób, iż rola Foxy'ego nigdy nie była jakaś mega ważna i tutaj podobnie jak w jedynce jest nieczynny. I pewnie siedzi sobie na jakimś magazynie i tam sobie chilluje. A jako dowód w tej sprawie ludzie podają lokację znaną jako Kids Cove, która ma być stworzona właśnie pod Foxy'ego. Wiecie, jakby każdy animatron Security Breach ma swoją strefę. Tak na przykład Roxanne ma swój tor wyścigowy i właśnie arcade i tak dalej. Monty ma swój Gators Golf, Chica ma pizzerię, siłownię i tak dalej. A Foxy miałby mieć właśnie Kids Cove. I podobna sytuacja miała miejsce we FNAF-ie dwójce, gdzie również takowe pomieszczenie się znajdowało. I mimo wszystko była ona bardziej połączona fabularnie z postacią Mangle, która z kolei od swojego pierwszego pojawienia się bardzo mocno łączyła się z postacią Foxy'ego. Zatem tak, przed chwilą streściłem wam chyba wszystkie dyskusje wokół postaci Glamrock Foxy'ego, jakie narodziły się na przestrzeni ostatniego czasu pośród fanów. Wyróżnić z nich możemy trzy teorie, czyli pierwsza, Glamrock Foxy nigdy nie istniał. Druga, Glamrock Foxy istniał, ale został usunięty w cień na rzecz postaci Roxy. A także trzecia, że Foxy istnieje, ale jest totalnie nieczynny. Podobnie jak we FNAF-ie 1, ale tutaj już permanentnie nieczynny i nie może wyjść za swojej zasłony, gdziekolwiek ona się znajduje. Zatem tak, połączenie wszelkich kropek w tej chwili należy do was. Wy możecie wybrać sami dla siebie, która teoria najbardziej wam odpowiada i dlaczego. Jestem mega ciekaw, napiszcie o tym w komentarzach na dole, bardzo chętnie poczytam. A teraz pora, żebym to ja wyraził swoje zdanie w tej kwestii, które myślę, że dostatecznie dobrze wyraziłem na początku tego filmu. Według mnie, Glamrock Foxy nigdy nie istniał. Tak naprawdę nigdzie nie ma dowodów, które potwierdzałyby jego istnienie gdziekolwiek. Być może Kids Cove takim jest, ale co ci z lokacji, jeżeli nie masz tam jej króla? Być może dla niektórych plakat będzie dowodem, ale z drugiej strony to jest plakat filmu, w którym nie będą udzielać się Glamrock animatrony. Pośród Glamrocków nie ma nigdzie Foxy'ego, jest tylko Kapitan Foxy na tym plakacie. Oczywiście nie biorę tego za pewnik, wy również nie powinniście, bo to wszystko to tylko teoria. A sam Glamrock Foxy jest na ten moment tylko mitem, niżeli czymś, co faktycznie gdzieś istniało, w porównaniu do Glamrock Boniego, który faktycznie istniał, ale coś złego się z nim stało, ale to szerzej omawiam w tym filmie. Tymczasem, moi drodzy, to już chyba byłoby na tyle w dzisiejszym filmie i ja będę się już żegnać. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Tak od siebie mogę tutaj jeszcze dodać, że jak dla mnie, o ile kwestia Glamrock Boniego naprawdę miała spory sens, to nagle pompowanie czegoś o istnieniu Glamrock Foxy'ego już wydaje mi się być trochę doczepieniem się szczegółów na siłę. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Tymczasem, moi drodzy, ja się żegnam, bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału do tego momentu. Jak się spodobał, nie zapomnij o strzeleniu pod nim kciuka w górę, zostawieniu suba tam na dole, a także napisaniu w komentarzu, co jeszcze chciałbyś zobaczyć, bądź chciałabyś zobaczyć w kwestii FNAF Security Breach na tym kanale. Jakiego tematu miałbym się podjąć, o czym miałbym opowiedzieć, napiszcie w komentarzach, co wy chcielibyście zobaczyć, a ja bardzo chętnie poszukam tam jakiejś inspiracji. Wpadaj jeszcze do mojego Discorda, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie, a także napisz w komentarzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, Glamrock Foxy, gdzie jesteś? Do usłyszenia w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, miłego dzionka wam wszystkim, wszystkiego co najlepsze, trzymajcie się, cześć!